Jak na plac budowy, na remontowanych odcinkach Piotrkowskiej ruch pieszy i rowerowy jest duży. Wielu użytkowników roweru uważa, że potrafi zadbać o swoje bezpieczeństwo samodzielnie. Powstał kontrpas na Kościuszki. Prowizorycznie wyznaczyliśmy strefę ruchu dla rowerów. No oczywiście to, że są ludzie niezdyscyplinowani, to się zdarza. Jeszcze większym zaskoczeniem było to, jak zobaczyłem riksze, które po tym placu się poruszają, i to riksze wożące pasażerów. Rowerzyści mówią, nie mamy alternatywnej drogi. Piotrkowską jeździło się najwygodniej. Dla mnie Piotrkowska była trasą, do której mogłam dojeżdżać i do pracy, i na zajęcia. No i to moim zdaniem to jest bardzo kiepski pomysł, bo teraz, żeby dojechać tymi bocznymi ulicami, no to jest jednak problem. No zwłaszcza, że nie wszędzie są te ścieżki rowerowe. Jeżeli to przeszkadza rowerzystom, zawsze można to objechać. No. W sumie to jak prace trwają, no to wiadomo, no. To wymaga troszeczkę jakiejś cierpliwości z naszej strony. Podjeżdżając do remontowanego odcinka, warto rower przeprowadzić. Wtedy jest się traktowanym jak pieszy i nie grozi mandat za złamanie zakazu.